Strumienie stanowią integralną część ekosystemu leśnego. Las w pobliżu wód płynących, las nadbrzeżny, stanowi ważny element procesu obiegu wody. To tutaj kształtuje się chemizm wód powierzchniowych zasilanych wodami gruntowymi z terenów położonych wyżej. Las nadbrzeżny jest ważny również z punktu widzenia różnorodności biologicznej i przetrwania gatunków, zarówno lądowych, jak i wodnych. Zacznijmy od funkcji tzw. strefy buforowej. Po środku strumienia w południowej Szwecji spotykamy biologa Linnea. Strefa buforowa pełni szereg bardzo ważnych, istotnych funkcji, np. zacienienie. Powoduje ono obniżenie temperatury wody w strumieniu. Zbyt wysoka temperatura jest stresorem i może prowadzić do wymierania fauny dennej. Strefa buforowa jest ważna również ze względu na dostarczanie martwego drewna. Wiele badań wskazuje na to, że wzrost ilości martwego drewna wpływa na wzrost populacji ryb żyjących w wodzie. Ponadto liście z drzew, wpadając do wody, stają się źródłem pokarmu. Liście są zatem podstawą łańcucha pokarmowego. Podczas wycinki drzew część cech charakterystycznych dla lasu nadbrzeżnego może zostać zachowana dzięki pozostawieniu strefy buforowej. Strefa ta może również pomóc w przechwytywaniu składników odżywczych i osadów pochodzących ze zrębów. Region Morza Bałtyckiego jest obszarem występowania różnych ekosystemów leśnych i klimatów, od strefy umiarkowanej w Europie Środkowej po strefę borealną w północnej Finlandii i Szwecji. W poszczególnych krajach nadbałtyckich istnieją znaczne różnice w obowiązującym prawie. W niektórych krajach szerokość strefy buforowej jest określona przez prawo, w innych ważniejszą rolę odgrywają dobrowolne zobowiązania, na przykład stosowane systemy certyfikacji lasów. Projekt WAMBAF miał na celu podsumowanie i prezentację skutków pozostawiania strefy buforowej wzdłuż cieków wodnych i jezior podczas pozyskiwania drewna. Projekt skupił się na tym, jak ograniczyć nadmierne wypłukiwanie składników odżywczych, osadów i metali ciężkich spowodowane przez gospodarkę leśną. Do wykazania wpływu składu gatunkowego w strefie buforowej na populację fauny dennej wykorzystano obszar demonstracyjny WAMBAF Kungsberget. 20 lat temu drzewostan wzdłuż dwóch wąskich strumieni został selektywnie przetrzebiony. Wzdłuż jednego z nich pozostawiono tylko sosny, a wzdłuż drugiego brzozy. Gatunki drzew miały duży wpływ na skład fauny dennej w strumieniach, ponieważ liście brzozowe spadające do strumienia były źródłem łatwiej strawnego pokarmu niż igły sosen. Na sposób wyznaczenia i zaprojektowania strefy buforowej wpływa kilka czynników, m.in. struktura poprzedniego drzewostanu, topografia, rodzaj gleby, ustawodawstwo i systemy certyfikacji lasów. Zasady różnią się w zależności od kraju. Na przykład w Estonii, na Łotwie i Litwie strefę ochronną o stałej szerokości określa prawo. Zajrzyjmy na Łotwę i spotkajmy się z Janisem i Zane, którzy pokażą nam strumień ze strefą buforową o stałej szerokości. Ludzie stworzyli warunki, w których to las pomaga zachować czystość wody w strumieniu. Tak, zgodnie z prawem, ochronna strefa buforowa musi spełniać trzy funkcje. Zmniejszać potencjalne zanieczyszczenie, zapobiegać erozji i zachować krajobraz charakterystyczny dla danego regionu. Rzecz jasna, wiąże się to też z ochroną różnorodności biologicznej, ponieważ strefa nadbrzeżna jest ekotonem pomiędzy dwoma ekosystemami, leśnym i wodnym. W takich miejscach powstają specyficzne warunki ekologiczne, a procesy przebiegają nieco inaczej. Ekoton potencjalnie może zapewnić szerszy zakres usług ekosystemowych.
Zane, a co z zanieczyszczeniami? Nie ma tu żadnej fabryki albo innego podobnego źródła. Jakie zanieczyszczenia zagrażają temu strumieniowi? Chodzi o zanieczyszczenia rozproszone, głównie o azot i fosfor. Kiedy stary drzewostan zostanie usunięty, przez jakiś czas nie ma drzew wykorzystujących składniki odżywcze. A więc obieg składników odżywczych zostaje zaburzony? Tak, dochodzi do zmian w cyklach substancji odżywczych. W tej chwili nie ma tutaj wysokiego drzewostanu, który mógłby wykorzystywać substancje odżywcze, a jednocześnie mamy dużo rozkładających się pozostałości po wydzińce drzew. Strefa buforowa pomaga zatrzymać substancje odżywcze w ekosystemie leśnym i zapobiec ich przedostawaniu się do strumienia. Mamy więc strefę ochronną. Po drugiej stronie strumienia nie ma takiej strefy. Dlaczego? Ponieważ jest to las doświadczalny, w którym chcieliśmy sprawdzić, jakie jest ryzyko wymywania. Mamy więc obszar ze strefą buforową i obszar jej pozbawiony. Próbki wody pobierane są po obu stronach strumienia. Badamy zawartość związków azotu, fosforanów, a także kationów zasadowych, zarówno przed, jak i po pozyskaniu drewna. Kontynuujemy pobieranie próbek, które rozpoczęliśmy rok przed wycinką. Jednym ze sposobów jest więc zastosowanie strefy buforowej o stałej szerokości, drugim zaś dobrowolne zobowiązania związane np. z systemami certyfikacji lasów. Okazuje się, że w środkowej Finlandii występują strefy buforowe o różnej szerokości, nawet wzdłuż tego samego strumienia. Na brzegu usunięto z drzewostanu większość świerków. Wszystkie wyjątkowo wysokie drzewa zostałyby ścięte, ale drzewa w tym drzewostanie są podobnej wysokości i nie są bardzo stare. Po tym drzewie pozostał rozkładający się pniak. Zostało ścięte na wysokości 3 metrów i pozostawione, by samo się rozłożyło. Służy to zwiększeniu bioróżnorodności na tym obszarze. Mam nadzieję, że wraz ze zwiększeniem nasłonecznienia pojawią się tutaj gatunki liściaste. Głównie jednak występuje tu świerk. Pozostawiono kilka pniaków. Wykonano trzebież. Po tej stronie strumienia wycinka w strefie buforowej została przeprowadzona zgodnie z minimum wymaganym przez PEFC. Usunięto wszystkie drzewa dojrzałe, z wyjątkiem drzew pozostawionych ze względu na ich rolę w procesie małej retencji. Oznaczono je niebieskimi wstążkami. Pozostawiono drzewa zbyt małe, aby wykorzystać je do celów komercyjnych. Harwester nie naruszył strefy o szerokości minimum 5 metrów. Nie pozostawiono w jej granicach żadnych śladów pozyskania. Sposób gospodarowania w strefie buforowej nie spełnia wszystkich obowiązujących zaleceń. Usunięto niemal wszystkie świerki, pozostawiając brzozy. Chodzi o to, aby pozwolić zagajnikowi brzozowemu rosnąć, aby powstał drzewostan liściasty o zróżnicowanym wieku. Wraz z upływem czasu pojawi się tutaj również świerk. Celem jest osiągnięcie wysokiego poziomu różnorodności biologicznej. Brzoza zapewnia dodatkowo zacienienie dla strumienia. Jest to interesująca metoda. Nigdy wcześniej nie byłam na takim stanowisku. Brzozy zapewniają dostęp światła. Ich korony przechwytują wodę z opadów atmosferycznych, nie dopuszczając do wymywania składników odżywczych z gleby z obszarów pozyskiwania drewna. Zobaczyliśmy kilka przykładów stref buforowych.
Nadbrzeżne strefy buforowe odgrywają ważną rolę w ochronie organizmów wodnych i ich siedlisk, a także składu chemicznego wód w strumieniach podczas pozyskiwania drewna. W zależności od obowiązującego prawa, systemów certyfikacji innych lokalnych uwarunkowań można je zaprojektować na szereg różnych sposobów. Strefy buforowe zapewniają lepszą jakość wody i sprzyjają różnorodności biologicznej z korzyścią zarówno dla ludzi, jak i organizmów występujących w wodach i wokół nich.